Złożenie oferty po jej wycofaniu. W celu złożenia oferty po jej wycofaniu należy wejść na stronę platformy zakupowej. Na stronie do logowania, korzystając z danych, takich jak login i hasło otrzymanych po rejestracji na platformie zakupowej, należy zalogować się jako wykonawca. W kolejnym kroku należy wcisnąć przycisk Twoje aukcje i postępowania, a następnie odnaleźć przycisk Wysłane oferty. Po wciśnięciu przycisku Wysłane oferty, Należy przejść do sekcji w edycji. W sekcji w edycji znajdują się wszystkie oferty, które zostały wcześniej wycofane. Aby złożyć je ponownie, należy odnaleźć interesującą nas ofertę, a w kolumnie opcje wciśnięcie przycisku szczegóły. W kolejnym kroku ukaże się strona do składania oferty po jej wycofaniu. Wykonawca ma możliwość usunięcia istniejących tam załączników oraz dodania kolejnych plików. W tym celu należy wcisnąć przycisk Dodaj plik, a w nowym oknie zaznaczyć pliki, które chcemy ponownie przekazać zamawiającemu. Kolejnym krokiem jest wciśnięcie przycisku Otwórz. Jeżeli pliki zostaną przekazane do platformy zakupowej, następnym krokiem będzie wciśnięcie przycisku Wyślij i potwierdzenia wysłania ponownie oferty do zamawiającego. Jeżeli proces przebiegł poprawnie, zostanie wyświetlony komunikat oferta została złożona.